Funkcja f każdej liczbie ze zbioru minus 1, 0, 1, 2, 3 przyporządkowuje kwadrat tej liczby pomniejszonej o 1. Kwadrat tej liczby pomniejszonej o 1. Tutaj uwaga, łatwo się pomylić. Kwadrat tej liczby pomniejszony o 1, czyli zapiszmy od razu wzór tej funkcji. Kwadrat liczby pomniejszony o 1, czyli bierzemy liczbę, pomniejszamy ją o 1 i robimy jej kwadrat. To jest kwadrat tej liczby pomniejszony o 1. Łatwo zrobić, łatwo się pomylić. Można by wziąć kwadrat tej liczby pomniejszony o 1. Nie, tylko jednym słowem, tutaj minimalnie jednym słówkiem by się różniło. I kwadrat tej liczby pomniejszony o 1 byśmy zapisali tak. Także tutaj uwaga. I teraz, no to zobaczmy, już mamy ustalony wzór funkcji, czyli piszemy sobie f od x równa się x minus 1 do kwadratu. Zapisz funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych. W tym celu robimy sobie tabelkę. W tabelce wpisujemy argumenty oraz wartości funkcji. Za argumenty wpisujemy minus 1, 0, 1, 2 oraz 3. I teraz tak, dla argumentu minus 1, wartość funkcji, no to piszemy f od minus 1. Za x wstawiamy minus 1, czyli będzie minus 1 odnieść 1 do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu, czyli 4. F od 0, wartość funkcji dla argumentu 0. Wstawiamy za x 0, mamy 0 minus 1 do kwadratu, czyli minus 1 do kwadratu, czyli 1. Dla argumentu 1 mamy za x 1 minus 1 do kwadratu, czyli 0 do kwadratu, czyli 0. Dla argumentu 2 mamy za x 2, czyli 2 minus 1 do kwadratu. 2 minus 1 to jest 1 do kwadratu 1. I dla argumentu 3 mamy 3 minus 1 do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Uzupełnijmy, czyli 4, 1, 0, 1, 4. W podpunkcie A chcieli tutaj pary uporządkowane, to wypiszemy to w ten sposób, że to będą po kolei. Pierwsza para to jest minus 1, 4. Druga para to będzie 0, 1. Trzecia para to będzie 1, 0. Czwarta para to jest 2 na x, 1 na y, 2, 1. I piąta para to jest 3 i 4. Zamykamy. Podpunkt B mamy, podpunkt C. Dla jakich argumentów wartość funkcji jest równa 4? Wartość funkcji jest tutaj równa 4 i tutaj, czyli dla argumentu minus 1 i dla argumentu 3. Czyli dla podpunktu C, dla x równego minus 1 lub dla x równego 3. Podpunkt D, narysuj wykres funkcji, to do dzieła. Oczywiście rysunek taki poglądowy. Dla argumentu minus 1 mamy wartość 4, czyli dla x równego minus 1 wartość będzie gdzieś tutaj. Minus 1, 4. Dla argumentu 0 wartość 1, 0, 1. Dla argumentu 1 wartość 0. Dla argumentu 2, czyli dla x równego 2 wartością będzie 1. 2 na x, 1 na y. I dla argumentu 3, czyli tutaj damy sobie 1, 2, 3, wartość funkcji to 4. Raz, 2, 3, 4. Mamy to. Zaznaczę na czerwono te punkty, żeby były widoczne. Tu, 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 tu i tu.